No cóż, graliśmy z bardzo wymagającą drużyną, mającą nie tylko pierwszą jedenastkę mocną, ale można zobaczyć na ławkę gości, kto siedział tam, jakie tam zmiany i tak dalej. My od kilku meczy można już powiedzieć, że no prawie dwóch miesięcy gramy w 12-13 i to miało duży wpływ na przebieg drugiej połowy, bo widać było, że chłopakom u nas zaczynało troszeczkę brakować sił. Ja miałem trzech juniorów na ławce, zdecydowałem się na wprowadzenie jednego z nich. To w zasadzie była jedyna możliwa dzisiaj zmiana, bo mieliśmy też jeszcze uraz Radka Pindura. To było wszystko, w zasadzie całe pole manewru, jakie tutaj mieliśmy. Dlatego jakby patrząc na okoliczności i na cały ostatni okres, na to jak drużyna się prezentuje i tak dalej, to no ja bardzo chciałem tutaj pochwalić zespół za ambitną grę, za waleczność. No, troszeczkę za grę też kombinacyjną, szczególnie w pierwszej połowie, za wiele sytuacji podbramkowych. Tak jak mówię, no dopóki były siły, to ten mecz wyglądał naprawdę obiecująco. Prowadziliśmy dość długo 2-0. Skończyć się mogło różnie. Skończyć się mogło różnie, nawet mogliśmy ten mecz przegrać. Przecież trzeba też pamiętać, że Maciek obronił rzut karny w pierwszej połowie. Aczkolwiek mieliśmy też kilka naprawdę no, ponad 100% sytuacji. Szkoda, że tego szczególnie Pazur nie, w drugiej połowie nie wykorzystał. Ale tak jak mówię, podsumowując, to wszyscy tutaj z nich dali to, co mogli dać. Myślę, że w sumie z przebiegu obu części to trzeba powiedzieć, że zasłużony rezultat. Tak mi się wydaje, remis. Chociaż w drugiej połowie no, tu przewaga gości piłkarska była widoczna.